wyliczyn wektorowy i wektory, a prawa fizyki. Wspominałam wcześniej, że wektory mają fundamentalne znaczenie dla fizyki. I dlatego poświęcimy dzisiaj czas iloczynowi wektorowemu, który odgrywa specjalną rolę, jeśli chodzi o wektory. A potem powiemy sobie, jaki jest związek wektorów z prawami fizyki. Iloczyn wektorowy jest definiowany następująco. Weźmy sobie dwa wektory A i B, które są skierowane tak, że kąt między nimi wynosi φ. Iloczyn wektorowy tych dwóch wektorów to jest wektor, którego wartość albo moduł jest równa długość wektora A razy długość wektora B i razy sinus kąta między nimi. Ale to jest wektor, czyli posiada jeszcze jedną cechę. Oprócz tego, że posiada wartość, to musi posiadać kierunek. Jak wyznaczamy kierunek wektora, który jest iloczynem wektorowym dwóch innych wektorów? Na marginesie należy zaznaczyć, że taki wektor, który powstaje jako iloczyn wektorowy dwóch wektorów, nie jest zwykłym wektorem, tylko pseudowektorem. A dlaczego? Powiemy sobie za chwilę. Jak tworzymy ten wektor, który jest właśnie iloczynem wektorowym dwóch wektorów? Jest to wektor, który jest prostopadły do płaszczyzny, w której leżą wektory A i B. A więc wyobraźmy sobie, że mamy wektory A i B, które są w płaszczyźnie ekranu. I żeby otrzymać wektor C, to musimy postępować następująco. Zwrot wektora C jest określony poprzez regułę śruby prawoskrętnej albo regułę prawej dłoni. Jak realizujemy tę regułę? Nakładamy wektor A na B i jeśli nakładamy A na B, to kierunek palców zagiętych jest taki sam, jak kierunek tego nakładania wektora A na B. Czyli nakładamy wektor A na B, i otrzymujemy wektor C, który jest skierowany do nas. Ten wektor oczywiście na ekranie nie może być skierowany do nas, bo nie mamy trzeciego wymiaru, a więc schematycznie jest oznaczony jako wektor, który jest tutaj pokazany jako czarna strzałka. I teraz powiemy sobie to, co uzasadnia informację, że iloczyn wektorowy jest pseudowektorem. Otóż iloczyn wektorowy nie jest przemienny. Jeszcze raz, mamy wektor A i B, nakładamy na siebie zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej albo regułą prawej dłoni, a więc nakładam A na B, otrzymam wektor, który jest prostopadły do płaszczyzny, w której leżą A i B. Znowu ja nie mogę tego inaczej zrobić, jak na płaszczyźnie narysować wszystkie trzy wektory, ale proszę pamiętać, że jak nakładam A na B, to otrzymuję wektor, który jest prostopadły, a więc jeśli nakładam A na B, to otrzymuję wektor, który jest skierowany do nas. A jeśli założę, że A i B leżą w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu, wówczas mam nałożenie A na B, daje wektor, który jest skierowany do góry. To jest wtedy, kiedy nakładam A na B i tworzę iloczyn A na B. A co jest, jeśli będę robić w przeciwnym kierunku, czyli nakładać B na A? Utworzę iloczyn wektorowy B na A, ale jeśli B na A, to wtedy kierunek ruchu palców jest w drugą stronę, i wtedy wektor C, który określa kciuk, jest skierowany do dołu. Ten wektor jest teraz innym wektorem, aniżeli wektor, który określony został poprzednio. Czyli mamy te same dwa wektory, A i B, ale tworzymy raz iloczyn wektorowy w ten sposób, że A nakładamy na B, a drugi raz, że B nakładamy na A. I widzimy, że w zależności od tego, w jakiej kolejności wykonujemy to działanie, to otrzymujemy albo wektor skierowany do góry, albo wektor skierowany do dołu. Te wektory co do długości są takie same, ale mają zwroty przeciwne. A więc iloczyn wektorowy A razy B to nie to samo, co B razy A, czyli A razy B jest równe minus B razy A, czyli minus C prim. A więc taki iloczyn wektorowy jest, mówimy, nieprzemienny, albo inaczej możemy powiedzieć, że wektor C jest pseudowektorem, ponieważ nie jest, jego kierunek zależy od tego, w jaki sposób będziemy składać ze sobą wektor B i wektor A.
A więc jest to różnica w stosunku do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, w odniesieniu do iloczynu skalarnego. Dla iloczynu skalarnego nie było ważne, w jakiej kolejności wykonujemy mnożenie. A na B było równe B na A. Jak wygląda iloczyn wektorowy wersorów? Powiedzmy sobie teraz. A więc mamy układ współrzędnych kartezjańskich i popatrzmy, jak wygląda iloczyn wektorowy wersorów, które są do siebie które są wersora przez siebie. Czyli jeśli mnożymy wersor wektorowo przez siebie, to pomiędzy wersorem i tym samym wersorem kąt wynosi 0, a więc iloczyn wektorowy dwóch wersorów, które są takie same, jest równy 0. Jeśli to będzie dotyczyło wersorów JJ i KK, to będzie analogiczna sytuacja. I widzimy, że tu znów jest inaczej niż w przypadku iloczynu skalarnego. Dla iloczynu skalarnego iloczyn dwóch wersorów, które są równoległe, czyli wersora przez siebie, daje maksymalną wartość. Jak to wygląda dla innych wersorów? Czyli za każdym razem, jeśli również pomnożymy wersor J przez siebie i wersor K przez siebie, to otrzymamy 0. A co jest wtedy, kiedy mnożymy różne wersory przez siebie? Jak mnożymy różne wersory, to zawsze otrzymujemy wynik różny od zera, bo w iloczynie wektorowym mamy zawsze kąt 90 stopni, sinus 90 stopni. Czyli jak mnożymy wersor przez wersor i razy j, to mamy długość i razy długość j, razy sinus kąta między nimi i razy wersor na kierunku prostopadłym do obydwu tych wersorów. I kierunek wektora k określa reguła śruby prawoskrętnej. A więc jak i nakładam na j, to wtedy otrzymuję wektor k. Jeśli będę nakładać j na i, to wtedy otrzymam wersor, który będzie skierowany do dołu. Czyli j na i to będzie minus k. Dalej, jeśli k nałożę na i, k nakładam na i, to wtedy otrzymuję wersor j, ale jeśli nałożę odwrotnie i na k, to otrzymam wersor minus j. I analogicznie, jeśli nałożę j na k, nakładam j na k, otrzymujemy wersor i, natomiast jeśli będę nakładać k na j, otrzymam wersor minus i. Jeśli już wiem, jak wygląda iloczyn wektorowy wersorów, to mogę pokusić się o to, aby policzyć iloczyn wektorowy dwóch wektorów w układzie współrzędnych kartezjańskich. Proszę Państwa, iloczyn wektorowy przedstawiony za pomocą współrzędnych kartezjańskich wygląda następująco. Tworzymy iloczyn wektorowy, czyli pamiętamy o tym, że krzyżyk, a nie kółeczko, jak dla iloczynu skalarnego, i musimy pomnożyć wektor A w reprezentacji właśnie takiego wektora wyrażonego przez współrzędne kartezjańskie. I to samo dotyczy wektora B. Żeby uzyskać ten iloczyn, musimy pomnożyć wszystkie składowe przez siebie, a więc razem będziemy mieć aż 9 wyrazów. Jednak możemy zauważyć, korzystając z tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że wtedy, kiedy będziemy tworzyć iloczyn wektorowy wersorów, które są skierowane prostopadle, to wynik jest równy 0. Czyli jeśli pomnożymy ten wyraz przez ten wyraz, to będzie 0, a 2j przez b2j będzie 0 i a3k przez b3k będzie 0. A więc w kolejnej linijce pominę już te człony. I teraz mnożymy a1i poprzez pozostałe dwa człony występujące w wektorze b. Czyli a1i razy b2j i a1i razy b3k. I teraz, korzystając z tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, wiemy, że iloczyn wersorów wektorowy i na j to jest k, więc z pomnożenia a1i przez b2j otrzymujemy a1b2 razy k. I korzystając z tego, że, przepraszam, i razy k to jest minus j, po pomnożeniu a1i przez b3k otrzymujemy a1b3 razy minus j. I w analogiczny sposób postępujemy z poszczególnymi członami. W ten sposób uzyskujemy kolejne równanie, czyli jeśli a2j pomnożymy przez b1i i b3k, to otrzymamy, korzystając z relacji
takie równanie. I jeśli pomnożymy A3K przez B1i i B2j, otrzymamy, korzystając znów z relacji, które pisaliśmy wcześniej, to, co jest w ostatniej linijce. I teraz widzimy, że w tym równaniu pojawiają się człony, w których występują wersory takie same. K, K, minus J, J i minus I. Grupujemy w ten sposób, że wyciągamy przed nawias ten wersor I lub wersor J odpowiednio i wersor K i w ten sposób otrzymujemy wynik. I wynik jest taki, że to, co jest przy wersorze I, czyli składowa x-owa iloczynu wektorowego A razy B, wyraża się poprzez składowę y-ową i z-ową obydwu wektorów. Analogicznie składowa y-owa wyraża się poprzez składową x-ową i z-ową wektorów i składowa z-owa poprzez składową x-ową i y-ową wektorów. A to samo możemy uzyskać, korzystając z metody wyznacznikowej. Mianowicie możemy iloczyn wektorowy przedstawić w następującej postaci, że jest to macierz z wyznacznika, w której w pierwszym wierszu są wersory osi współrzędnych układu kartezjańskiego i JK. W drugim wierszu jest składowe pierwszego z wektorów, który chcemy pomnożyć przez drugi wektor i w ostatnim wierszu znajdują się składowe wektora tego drugiego. Gdybyśmy chcieli utworzyć iloczyn wektorowy B na A, wówczas kolejność tych wierszy zostałaby zamieniona, czyli tu mielibyśmy składowe B, a tu byłyby składowe A. I teraz ten wyznacznik można bardzo prosto policzyć, jeśli się zna metodę na policzenie wyznacznika o rząd mniejszy, a mianowicie jeśli wiemy, jak policzyć wyznacznik 2 na 2, na przykład z takiej macierzy, to możemy policzyć sobie wyznacznik 3 na 3. Wyznacznik 2 na 2 to jest A2, B3 odjąć A3, B2 dla przykładu. A więc jak postępujemy, żeby policzyć ten wyznacznik? Dopisujemy sobie na chwilę kolumnę, która jest powtórzeniem kolumny pierwszej z naszej macierzy, czyli i A1 i B1 i postępujemy w następujący sposób. Jeśli chcemy policzyć to, co występuje przy odpowiednim wersorze, czyli odpowiednią składową wektora, to tworzymy, czy patrzymy, w którym wierszu i w której kolumnie znajduje się dany wersor. Czyli na przykład wersor i znajduje się w pierwszej kolumnie i w pierwszym wierszu. Wtedy dopełnieniem do macierzy poza tą pierwszą kolumną i pierwszym wierszem będzie wyznacznik, który tworzy macierz złożona z tych elementów. Czyli jeśli interesuje nas to, co jest przy wersorze i, to wtedy na skrzyżowaniu tego przecięcia wierszy i kolumn prostej łączącej te elementy mamy właśnie wersor określony, ten, który nas interesuje i dopełnieniem jest wyznacznik niższego rzędu, drugiego rzędu. Czyli w ten sposób otrzymamy, że to, co przy wersorze i, to jest A2, B3 minus A3, B2. Analogicznie postępujemy w kolejnych przypadkach, jak chcemy liczyć to, co jest przy składowej J i przy składowej K iloczynu wektorowego A razy B. A więc, jak interesuje nas to, co jest przy wersorze J, to dopełnieniem jest wyznacznik A3, B1 odjąć A1, B3 mnożone przez J. I wreszcie, jeśli interesuje nas to, co jest przy K, to pozostaje wyznacznik A1, B2 odjąć A2, B1. Otrzymujemy taki sam rezultat, jaki otrzymaliśmy przed chwilą, korzystając z metody algebraicznej. Jakie są użyteczne twierdzenia, które będziemy wykorzystywać w kolejnych wykładach, a dotyczą właśnie wektorów? Nie będziemy ich dowodzić, niemniej jednak będziemy z nich korzystać, dlatego należy o nich wspomnieć. Każdy iloczyn wektorowy można zastąpić iloczynem skalarnym,
Jeśli mamy trzy wektory i dwa wektory pomnożymy wektorowo, otrzymujemy wówczas wektor oczywiście, ale wektor pomnożony wektorowo przez drugi wektor da również wektor. I po prawej stronie mamy kombinację taką. Ten iloczyn jest równy iloczynowi skalarnemu. A razy C to jest liczba. Liczba razy wektor B daje wektor. Czyli jest taka sama wielkość fizyczna, jak po lewej stronie, wektor i wektor. I tu analogicznie iloczyn skalarny A razy B to jest liczba, A razy B liczba, razy wektor to jest wektor, czyli mamy znowu wektor. To jest pierwsza tożsamość. Druga jest następująca. Jeśli mamy iloczyn wektorowy B razy C i mnożymy go przez wektor A skalarnie, to jest to równoważne pomnożeniu B skalarnie przez iloczyn C razy A lub też skalarnie C przez iloczyn A razy B. Jeśli ktoś wie, co to są permutacje, to łatwo zauważy, że kolejne tutaj wzory to są permutacje trzech liter ABC. No, nie mówiliśmy jeszcze o pochodnych, będziemy o tym mówić w przyszłości, ale warto zapamiętać już teraz, że jeśli mamy iloczyn wektorowy A razy B i chcemy policzyć pochodną tego iloczynu wektorowego po pewnej zmiennej xi, to literka grecka, to wtedy postępujemy następująco. Liczymy pochodną z pierwszego wektora, zapisujemy to za pomocą takiego równania tajemniczego, o którym będziemy mówić później. Zostawiamy wektor B i ten krzyżyk bez zmian plus wektor A razy i teraz liczymy pochodną drugiego wektora DB pod xi. Będziemy korzystać z tych twierdzeń i będziemy bardzo często liczyć pochodne dla różnych wektorów, czyli różniczkować je i dlatego dzisiaj o tym wspominam, pomimo tego, że jeszcze za bardzo nie wiemy, o czym jest mowa dokładnie. Należy jeszcze wspomnieć, ponieważ dzisiaj kończy się jak gdyby cykl wykładów, czy w tym odcinku kończy się cykl wykładów dotyczących wektorów, szczegółowej informacji o wektorach, to należy jeszcze wspomnieć, jaka jest relacja między wektorami a prawami fizyki. Otóż jeśli chodzi o wielkości fizyczne, to wiele z nich musi się zachowywać, niezależnie od tego, jak zachowuje się układ współrzędnych, względem którego jest określana dana wielkość fizyczna. Specjalnym tym zainteresowaniem z tego względu cieszy się obrót układów współrzędnych. Otóż wektory mają taką właściwość, że długość wektora albo inaczej moduł, albo jego wartość bezwzględna nie zależą od tego, czy układ współrzędnych ulegnie obrotowi czy nie. I to jest kluczowe dla wielu wielkości fizycznych. Nie chcemy, żeby energia zależała od tego, że układ współrzędnych uległ przemieszczeniu takiemu jak na przykład obrót. A więc, żeby to pokazać, że tak rzeczywiście jest, to ja narysowałam tutaj taki rysunek, na którym jest przedstawiony wektor A w układzie współrzędnych YZ na płaszczyźnie i pokazane są współrzędne tego wektora na oś Y i na oś Z. Współrzędna AY jest określona poprzez funkcję trygonometryczną kąta między tą osią Y oraz wektorem A i analogicznie dotyczy to współrzędnej zetowej. A więc jeżeli sobie policzymy, korzystając z tego, że jest to trójkąt prostokątny, to otrzymamy następujące relacje. AY do A to jest cosinus theta i AZ do A to jest sinus theta, bo pamiętamy, że jak tutaj jest kąt theta, to kąt theta jest również tutaj. I teraz wyobraźmy sobie, że dokonaliśmy obrotu układów współrzędnych, tak że nasze osie nowe układów współrzędnych są przesunięte względem poprzedniego układu współrzędnych, czy obrócone o kąt φ. I nowa oś układów współrzędnych to jest y' i z' odpowiednio. I jeśli teraz dla takiego układu policzymy, jak wyglądają współrzędne y-owa i z-owa, to otrzymamy podobne relacje. Możemy policzyć również, czemu jest równy kwadrat modułu wektora dla jednego i dla drugiego przypadku. Czyli w pierwszym układzie kwadrat
modułu wektora jest równy sumie kwadratów współrzędnych, a więc podstawiamy to, co otrzymaliśmy z pierwszego równania za AZ i to, co otrzymaliśmy za AY, przepraszam, i to, co otrzymamy z drugiego równania za AZ, i w ten sposób otrzymamy, że AY kwadrat plus AZ kwadrat jest równe A kwadrat, ponieważ jeśli A kwadrat kosinus kwadrat i A kwadrat sinus kwadrat z tego równania wyciągniemy przed nawias A kwadrat, to w nawiasie otrzymamy jedynkę trygonometryczną, kosinus kwadrat teta plus sinus kwadrat teta, czyli otrzymamy A kwadrat. To samo możemy powtórzyć dla właśnie tego drugiego kąta po obrocie układów współrzędnych i otrzymamy dokładnie taki sam rezultat. A więc z tego wynika, że kwadrat modułu wektora jest taki sam przed i po obrocie, czyli wniosek jest taki, że długość wektora nie zależy od obrotu układu współrzędnych. Dziękuję, to na dzisiaj wszystko.